Paweł Scarface Bomba! Witam, witam. Jak się miewasz? Witam, dobrze, bardzo. Jak się czujesz w tym otoczeniu? Tyle ludzi, wszystkie światła, kamery na ciebie? Normalnie, przeżyję. Okej, w porządku. Zobaczymy, czy twój rywal przeżyje to, co będziesz chciał mu zaserwować w klatce. Panie i panowie, przed wami zawodnik, który ostatnio wziął walkę na dzień przed galą. Mateusz Tarzan Leśniak! Tarzanie, Tarzanie, jesteś z nami po raz kolejny. Tym razem będziesz miał troszkę więcej czasu na przygotowanie. Czy cieszysz się, że po raz kolejny jesteś na konferencji, a niedługo także na gali? Hajlik. Nie, no ja bym chciał, żebyś mnie uszczypnął, bo nadal nie wierzę, że tu jestem. Aż mi głos się trzęsie, ale bardzo się cieszę i mam nadzieję, że nie zawiodę was wszystkich. Brawa dla Tarzana! No głośniej! Jeszcze głośniej! Jeszcze! Tak jest! I spróbuj mu tu odmówić, spróbuj się kłócić. Tarzan z dżungli, takiej bardziej miejskiej dżungli, ale jednak, dobra. Tarzana, tego, lecimy, który ostatnio... Wiedziałem, że zaczniesz ode mnie. A, bo tak wszedłeś z taką energią, na pewno ludzie będą chcieli posłuchać. Tak, ja też zauważyłem to, jak się znów witał, taki pobudzony dosyć. Tam jestem, Tarzan, jestem, nakręcony, bo wziąłem przed treningówkę, przyznam się. Na pewno cieszy cię też to, że będziesz się bił przed swoją publicznością. To jest na pewno dla ciebie duża nobilitacja, prawda, Tarzan? Moja publiczność, nie jego. Co ty mówisz w ogóle? Nie, to najgorsze jest to, że biję się przed swoją publicznością i dostałem od chuja telefonów: załatwisz bilet, załatwisz bilet! I wszyscy do mnie wydzwaniają, żeby załatwiać bilet. No ale tak, cieszę się, bardzo się cieszę. Od chuja telefonów, kto dzwonił? Od chuja nie dostałeś, kurwa. Ty weź tam cicho bądź, kurwa. Bo co? No właśnie, tutaj spodziewamy się, bo Tarzan zazwyczaj taki pozytywny, uśmiechnięty, ale tutaj od początku iskrzyło. I to nawet jeśli chodzi o to, co się działo za kulisami. Panowie, chyba nie darzycie się sympatią? Czy tak, to jest tak, tak, ja też to słyszałem, Pawłowski, jak już tak gadamy o tym, to padło pytanie, gdzie jest Tarzan, to taką ripostę dosyć ciekawą słyszałem, że Tarzan jest na drzewie banany prostuje. No właśnie, właśnie. No i też... No i też jak... Tak, żeby teraz nikogo nie chcąc w żaden sposób tutaj, wiesz... Się, ale powiedziałem to. Jeśli uda się w ten sposób jakoś podkręcić atmosferę między wami, to tutaj jestem. A dodatkowo podczas próby mikrofonów, kiedy Tarzanowi nie działał mikrofon, mówiłeś, że... Bo on nie jest połączony nie tylko z mikrofonem, ale też ze swoim mózgiem, więc rzeczywiście... Ja pierdolę, on naprawdę tak mówił na mój temat? Tak powiedział, no. Ja pierdolę. Takie to trochę w moim stylu, no. W moim stylu, no. A kim ty w ogóle, kurwa, jesteś, powiedz mi? Bomba, tromba, tromba. Kimś, kto cię najebie, Leszczu. No super, ale skąd ty się wziąłeś tutaj, kurwa? Znikąd, kurwa. No ale powiedz mi skąd, kim ty, kurwa, jesteś? Nikim, kurwa, mordo, nikim. No właśnie, kurwa, no nikim nie jesteś, będziesz najebany. No i na chuj mnie wkurwiasz od samego początku. Na chuj to jest twoja dupa. Och, kurwa, zobacz. Mocne jeszcze? No zobaczymy. Mocne słówek na ośmiolatka, dobra. Zobaczymy, kurwa. Okej, w porządku. Tarzan, no to kontynuując temat, będziesz miał przewagę warunków fizycznych nad rywalem. Czy to pozwala ci trochę go lekceważyć? Wydaje ci się, że to będzie dla ciebie łatwa walka? Głośniej się wypierdolisz. Miał tego, kurwa, z planszy. Nie będzie miał nic do gadania. Jak mu pierdolne, to mu orężada z komunii się odbije, kurwa. Jak krawata? jak krawata? Krawat to by cię zmiótł, kurwa, z planszy. Uwierz mi, kurwa. Ja powiem tak. Ja słyszałem, jak ty trenujesz, kurwa. To zobaczysz, jak się bije. To zobaczysz, jak się bije. No, raczej nie zdążysz. Ale tutaj doceniam naprawdę... Proszę zobaczyć, no. Ale mnie wkurwia, strasznie mi podnosi ciśnienie. Ja jestem spokojnym człowiekiem, ledwo co, kurwa, siedzimy, a ty już mnie wkurwiasz. Jaką przedtreningówkę jadłeś? Co? Napalm. Jaką przedtreningówkę, okej. Okay. Debil, kurwa, napalm bierze, kurwa, do sportów walki. Gratuluję. Chuj cię to obchodzi, co biorę, kurwa. Okej. Okay. Ty brałeś coś dzisiaj? Tak. No, mefedron, kurwa, to co słyszałem. Jedna tabletka, to dobry start. Ja tylko jaranko, na spokojnie. No. Okej. Okay. Paweł, w takim razie pytanie do ciebie. Większość osób, no bo tutaj padło pytanie, kim jesteś, sam mówisz, że jesteś nikim. No właśnie, większość osób może cię kojarzyć z tego, że jesteś chłopakiem z USIE. Czym zajmujesz się na co dzień?
Na co dzień ty no właśnie, niczym sprzątam hotele po Terzanie, jak na rozrabiam. No mnie chociaż stać na nie. Okej, okay. No to być może, wiesz, nie powinieneś się go trochę bać? Przecież dla Tarzana to chyba klatka to naturalne otoczenie, nie? Chyba drzewo i banany, kurwa. Okej, okay, dobrze. Dole, zmień płytę, naprawdę, zmień płytę. Jeszcze do was wrócę. A nie odzywaj się, kurwa. Ale jak ty z tymi... Kibic dala się nie wpierdala. Z tymi buziakami to, kurwa, no. Wyjeżdżasz, nie? Ja pierdolę. Może skąd ty się, kurwa, wziąłeś, jak zapierdalałeś z Rafalalą po Monciaku, kurwa, za rękę? Co? I dlatego te, kurwa, buziaki tutaj proponuję, żeby se dali. Tyle co widziałem, to stałeś naćpany jak świna na tym odciaku, kurwa. I no pytałeś się mnie o sztukę. Nagrywałem ci z Raflalą, kurwa. No, jak chciałbyś, kurwa, chciałbyś. Dlatego zazdrosny jesteś, kurwa. Ale... Pierdolę. Zobaczcie. Naprawdę, ale ty masz parcie na szkło, ja jebie, nie? Myślisz, że tą walką zyskasz, kurwa, chuj wie co, naprawdę. Mordo, ja nic nie zyskam tą walką, bo już mam podpisane na... No ja też mam na jedną walkę, kurwa. Więc zyskać nic nie muszę. No zobaczymy. Jak już tak... dostaniesz banana do wyprostowania. O, banana to ci w dupę włożę. O ty kurwa, to Rafalali. To Rafalali, mordo, nie ze mną te numery. Powiedzcie mi, to są jakieś takie tendencje homoseksualne, czy to... No bardzo... właśnie ja nie wiem, no to ja tu mnie nie interesuje. Nie to, żebym oceniał, tylko tak zapytam po prostu. Nie, prostu. Boże. Nie, żeby coś, ja tylko zapytam. Pytanie dla kolegi. Tak, w każdym razie, jeśli chodzi o was, Tarzan i Scarface, no to... niby Scarface, co to za kurwa ksywa w ogóle? To jest moje kolejne pytanie, za chwilę się dowiemy właśnie. Jesteśmy ciekawi genezy tej ksywy, ale chciałbym powiedzieć, że niby się nie znacie, niby pytasz, kim ty jesteś i tak dalej, a wychodzi na to, że chodzicie po podobnych imprezach, podobnych miejscach i się gdzieś tam spotykacie. No to jak to wygląda, panowie? Nie, bo właśnie wiadomość dostałem, kurwa, że zapierdalał z Rafalalą po Monciaku. Pierdoli, kurwa, żadnej wiadomości nie dostał, żadną Rafalalą. Nie, kurwa, nie wiem, kto to, kurwa, w ogóle jest. Mordo, to teraz wchodzę, no to wiesz, ja też mogę do kogoś napisać i ktoś mi, kurwa, wyśle wiadomość. No ja pierdolę. Chcemy zdjęcie. To pokaż zdjęcie, że chodziłem z nią. No, pokaż. Zdjęcia nie mam, jak chodzi. No właśnie, Rafalalą, no to kurwa. Ale tu mam. Nawet powiedz, że podrywał Rafalalę w gejowskim klubie. No super. Ja nawet wiem, jeśli to kurwa było. Ja takie od siebie bym chciał dodać. Jakieś takie przysłowie jest, które mówi, że nikt lepiej nie opierdoli niż, wiesz co chodzi, ktoś komuś. W sensie, że jakby... Ja mam mordo, to ja, to nie mój temat, wiesz, jak takie... A druga kwestia, jeśli chodzi o te kluby gejowskie, mordo, tak szczerze, to powiem ci, że tam najlepsze dupy są, mimo wszystko. A ja nie mówię, że nie. Mówię, że tam naprawdę najlepsze dupy chodzą do klubów gejowskich, bo się boją zazwyczaj chodzić do normalnych, bo takich facetów jak ja się obawiają, którzy podejdą mi, ale masz zajebisty tyłeczek, wiesz co chodzi? Więc one się bezpiecznie w takich miejscach czują. Agata, daj mi tego więcej, tak, no. Ja będę starał się tłumaczyć z malikowego na nasz, ale nie obiecuję, że zawsze mi się uda. Tak czy siak, panowie, bo teraz widzę, że ty złapałeś telefon, czyżbyś dostał coś od informatora? Nie, spokojnie. Nie będziesz się w to bawił. Dobrze, to Pawle, w takim razie dowiedzmy się, o co chodzi z tą ksywą Scarface. Oczywiście masz bliznę, to widzimy. Powiesz może w jaki sposób, skąd ona się wzięła i tak dalej? Geneza tego? Kot mnie podrapał. Po prostu? A może kotka cię podrapała przy robocie? Może. To dość mało spektakularna historia, ale ksywa od tego, czy raczej od twoich... Czy można powiedzieć, że masz pociętej mordy, nie? Że masz coś wspólnego z Malikiem Montaną. Tarzan, pytanko do ciebie. I teraz troszkę tak zupełnie zmieniając temat. Bo oczywiście jakby śmieszki, heheszki, wyzwiska, atak, ale porozmawiajmy też o rzeczach poważnych, bo ty toczysz walkę już od pewnego czasu i to jest walka z nałogiem alkoholowym. Ostatnie zdjęcia z Instagrama dają nadzieję na pozytywne rezultaty. Być może oglądają nas osoby zmagające się z tą chorobą i twoja historia może ich zainspirować. Jak sobie radzisz? O, to jest ciężki temat teraz na ten temat rozmawiać. Po tych knockdownach wstajesz, czujesz się świetnie? No było parę tych knockdownów, ale pamiętajcie, że trzeba walczyć do końca. No i co, na ostatniej gali byłem, żeby wam nie skłamać, 2 miesiące po odwyku. Wyszedłem do klatki. Czego? Alkoholowym. O kurwa. No, ja mam jednego więc jak zadzwoniliście do mnie, to byłem po odwyku chyba 2 miesiące. Teraz jestem 7 miesięcy w pełnej trzeźwości. Alkoholicy. Brawa, drodzy państwo. Dziękuję samemu sobie.
Oczywiście, że szacunek, ale wiecie co, że alkoholicy bez picia, w sensie, bo osoba, która już jakby nazywa się osobą, która ma problem z alkoholem. Wiesz, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. No jestem alkoholikiem, do końca życia nim zostanę. Będziesz nieznośny zawsze na jesień i na wiosnę. Nie, no zawsze są te głody alkoholowe, wiesz, chodzę wkurwiony, wszystkich zaczepiam itp., no ale trzeba już sobie z tym radzić. Już teraz jest inaczej, bo wiesz, na początku to robiłem to dla mamy, cioci, dziewczyny, bo telewizja chciała i wszyscy kurwa naokoło mnie zmuszali do tego. Ile lat? Tym razem zrobiłem to dla siebie, nie? Ile lat w cugu? Nie wiem, z 5. Okay. Byłem, tak, z pięć mocnych z różnymi używkami jeszcze dodatkowo, nie? To do dychania masz podjazdu, mordo. No dobra, może z 10. Nie, no 8. Pozdrawiam go serdecznie z tego miejsca. I powiedz, Tarzan, czy czujesz, że na przykład takie rzeczy jak zaangażowanie się na poważnie w temat sportu, to jest coś, co ci pomaga? No wiecie co, no tak naprawdę sporty walki mnie uratowały, nie? Bez tego naprawdę bym tu nie siedział, bo obudziłem się po imprezie z panem MM. Nie wiem, czy kojarzycie. Rafalala? Nie. No i na chuj się kurwa odzywasz, jak ja gadam o poważnych rzeczach, kurwa. Wiedzi, mordo, na ja pierdolę, to kurwa, to nie jest mać. Miejsce na poważne tematy. Teraz ci przypierdolę, kurwa, no i tyle w dupę będzie, kurwa. No to zobaczymy, kurwa. No. Dawaj. No to chodź. No, dawaj. No to chodź, kurwa. Zapraszam. No chodź. Co, kurwa? Tarzan. Dębę! Brawa dla operatora kamery! Tak się rozejrzę, zobaczę publiczność trochę. Nie, ale miałeś problem, co? Miałeś problem? Chodź. Miałeś problem? Chodź. Miałeś problem? No, silny chłop z ciebie. No, dziękuję. Ty, Pawłowski. Tym tak bardzo cię, jakby najbardziej zabolało cię, że śmieszkował w momencie, kiedy był poważny temat. Śmieszkuję, jak to jest poważny problem, nie? No to nie są żarty, naprawdę. Wiele ludzi... No i kurwa, po co mnie podkręcasz? Się kurwa popłakał. Jest, dobra! Ej! Został. Co tu się kurwa dzisiaj dzieje, ty? Co oni kurwa do tej wody dodają dzisiaj? Ty chyba tutaj face to face'ów dzisiaj nie będzie. Macie żelazko? Nie. Publiczność, chcecie face to face'y czy nie? Tutaj wszyscy z dakulis mi tak pokazują mordy. Face to face! Ochrona, bierzcie tych najmocniejszych. Dawajcie. Że, ale wiecie co? Na koniec. Dajemy chwilę tym emocjom ostygnąć. Teraz dawaj. Emocje teraz. Są kurwa. Dobra. Ochrona, dawajcie. Po dwóch na jednego. Teraz dawajcie do nich. Dobra, ale to chyba mimo wszystko wiecie co ten... Dobra, panowie, spokój! Nie ma sensu, mordo, bo to nie jest face to face, to jest po prostu praca ochroniarzy, która w tej chwili jest... Więcej trzeba będzie im zapłacić za taką aktywną robotę. Dobrze, panowie, siadamy. Może i Tarzan, ale jednak jesteśmy ludźmi, potrafimy też gadać dyplomatycznie. Dobrze. Jeśli chodzi, Scarface, teraz o ciebie, bardzo się tutaj spiąłeś, podkręciłeś. Wróćmy troszkę, spróbujmy troszkę z innej strony. Jesteś osobą, która kumpluje się z wieloma osobami ze świata hip-hopu, takimi jak Żabson, Reto, Janusz Walczuk. Podobno będą z nami na gali. Czy ktoś z nich będzie w twoim narożniku? Ty będziesz. Ja będę w twoim narożniku. Czekaj, patrzę na koszulkę, kurwa, bo się ubrudziłem. Make-up mi szedł. Nie, no w narożniku nie, no w narożniku będę miał kurwa trenera, nie? Ale wiecie co, panowie, szczerze? Ja bym ten face to face jeszcze raz zobaczył, ale jakbyście chociaż na tyle byli w stanie... Nie. Czemu jestem faworytem? Byli na tyle w stanie chociażby przez chwilę utrzymać jakąś taką sensowną rozmowę, chociaż przez chwilę. Dobrze, to... Będziemy w stanie zrobić normalne w miarę to face to face. Będziecie w stanie zrobić face to face'a i się nie... Może być, no ja jestem w stanie, nie wiem jak ten kurwa piździelec. Ora, mordo, nie... W sensie, wydaje mi się, że to wiesz, po co tak, kurwa? I jeszcze się cieszę, jeszcze się śmieję, dobrze. W takim razie...